Uniwersytet Trzeciego Wieku – przestrzenią budowania dobrych relacji. Pod takim hasłem odbyła się kolejna konferencja w ramach Roku Dobrych Relacji we Wrocławiu. Seniorzy spotkali się, by posłuchać i porozmawiać o samotności. Tym wydarzeniem wpisujemy się w kalendarz ważnych wydarzeń naszego miasta w Roku Dobrych Relacji przeciw samotności. Całej konferencji towarzyszą wystawy. Wystawy, które są przygotowane w całości przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. One prezentują pracę, aktywność, działalność, wielobarwność, różnorodność aktywności osób, które tutaj należą do wspólnoty UTW. I to cieszy bardzo. Oprócz tego, że proponujemy ofertę taką naukowo-dydaktyczną, a więc realizujemy zajęcia, to też jesteśmy przestrzenią, która daje szansę na to, żeby być w kontakcie z drugim człowiekiem. Uważam, że ten temat jest bardzo potrzebny. Tym bardziej jak gdyby w nawiązaniu do tego roku dobrych relacji we Wrocławiu, prawda? Więc to, co tutaj się dzieje, to jest pokazanie, to jest przedstawienie, jakie znaczenie mają relacje dla ludzi. A więc dowiadujemy się albo potwierdzamy to, że spotkanie z drugim człowiekiem jest niezwykle ważne. Jest to bardzo ważne, ponieważ u nas w strukturze 600 studentów prawie 70% jest ludzi samotnych, a w związku z tym jest to bardzo ważne, bo to jest nasza taka druga rodzina, wielka rodzina. Kochani moi, jesteśmy jedną wielką rodziną. Jesteśmy i to budujemy. Często zwracają się do mnie niektórzy, no jak wy przyjmujecie do uniwersytetu, to wy wybieracie profesorów, doktorów, ludzi z wyższym wykształceniem. Nieprawda. Przyjmujemy osoby, nie patrzymy na cenzus wykształcenia. To nie ma znaczenia. My patrzymy w pierwszym rzędzie, na ile ten uniwersytet jest potrzebny. Ja jestem słuchaczem już od ponad 20 lat. Ja jestem takim, dożywotnim prawie, że słuchaczem. Uczestniczyłam bardzo w wielu różnych sytuacjach. Pełniłam różne funkcje. Byłam między innymi rzecznikiem, byłam przewodniczącą samorządu, więc to wszystko pozwalało mi też być w kontakcie z ludźmi, być w relacjach z ludźmi. Zawiera się takie przyjaźnie, otwierają się tu takie możliwości, takie, które nigdy w życiu nie robiliśmy. Na przykład u mnie nauczyłam się dodatkowo szyć, nauczyłam się dodatkowo robić plakaty, nauczyłam wszystkie fraszki, które tutaj są Jana Stachowskiego. To są właśnie w moim wydaniu etycznym, także nigdy tego w życiu nie robiłam. To jest coś wspaniałego.